dobry Państwu, Angelika Kłos, zapraszam na sport. Przed nami 29. kolejka PKO BP Ekstraklasy. W tej serii spotkań piłkarze KGHM Zagłębia Lubin podejmą na własnym stadionie lidera rozgrywek Jagiellonię Białystok. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 20. W sobotę o godzinie 20 w meczu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy Zagłębie Lubin podejmie lidera rozgrywek Jagiellonię Białystok. Lubinianie w ostatniej kolejce nie popisali się i przegrali z Piastem Gliwice 2-0. Natomiast Jagiellonia niespodziewanie przegrała na własnym stadionie z Krakowią 3-1. Podopieczni Adriana Siemieńca przyjadą do Lubina na pewno po 3 punkty, ale Zagłębie niejednokrotnie udowadniało, że potrafi grać z rywalami z górnej części tabeli. Spotkanie w Lubinie zapowiada się naprawdę interesująco. Bilety na to spotkanie można kupić stacjonarnie, w sklepie klubowym, który znajduje się w Kuprum Arenie oraz przez stronę zagłębie.com. W dniu meczu będą otwarte również kasy przed stadionem. Również w sobotę piłkarze ręczni KGHM Chrobrego Głogów rozpoczną walkę w strefie medalowej Orlen Superligi. Głogowianie w półfinale fazy play-off zmierzą się z aktualnym mistrzem Polski Industrią Kielce. Szczypiorniści z Głogowa znaleźli się w najlepszej czwórce rozgrywek i tym samym co najmniej powtórzyli znakomity wynik z poprzedniego sezonu. Obroniliśmy to 4. miejsce, które zajęliśmy w rundzie zasadniczej, ale tak samo powtórzyliśmy już minimum ten wynik z zeszłego sezonu. Chociaż jeszcze gra o medale to już trochę inna bajka. Pierwszy mecz półfinału play-off odbędzie się w sobotę w Głogowie o godzinie 15. W ostatnim meczu przed własną publicznością futsalowcy Górnika Polkowice rozbili GKS Futsal Nowiny 10-2. Po 2 hat-triki ustrzelili Marcel Wolan i Sebastian Wojciechowski. Ten mecz rozpoczął się źle, jednak z każdą kolejną minutą lepsi byli zawodnicy Górnika Polkowice, którzy ostatecznie rozbili GKS Futsal Nowiny 10-2. Cieszymy się bardzo ze zwycięstwa. W końcu mecz pod pełną kontrolą. Tak jak sobie zaplanowaliśmy, wszystkie praktycznie, większość sytuacji wykorzystaliśmy i cieszymy się z wyniku i ostatni mecz jedziemy do Rudy Śląskiej i chcemy też tam jakąś niespodziankę sprawić, także do końca gramy o 4. miejsce w tabeli. W ostatnim meczu sezonu Polkowiczanie zagrają na wyjeździe z PKO Gwiazda Ruda Śląska. Górnik Polkowice ma plan na rozwój Akademii Piłkarskiej. Obowiązki koordynatora Akademii od 3 miesięcy sprawuje Michał Rogowski. Jest już dużo łatwiej niż było na początku, co jest naturalne. Aczkolwiek jeszcze są rzeczy, które się ciągle uczę, obserwuję. Dużo obowiązków, ale z drugiej strony też mnie to wewnętrznie bardzo motywuje do tego, żeby się rozwijać nie tylko boiskowo, aspektowo, ale też uczę się tej całej otoczki zewnętrznej, kontakt z rodzicami, dbanie o zawodników, o ich rozwój, tutaj, żeby to wszystko miało taką schlubę i jakiś taki wspólny kierunek działania. Ale jest okej. W dobrą stronę to idzie. Coraz bardziej z każdym dniem czuję się odpowiedzialny, coraz bardziej czuję się pewniej, ale mówię, pokora i do przodu. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie sportu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.